Dzień dobry wszystkim. Witamy Was serdecznie. Bardzo Witamy. Się cieszymy, że pomimo paskudnej pogody przybyliście do kina Nowe Horyzonty i w tle widzimy księgarnię, naszą kameralną księgarnię. To też jest taka zawsze okazja, żeby powiedzieć o kameralnych księgarniach. Jest moment taki prezentowy. Pamiętajcie o nich, bo znikają po prostu w sposób dramatyczny. Ale też zapraszamy na targi książki, które są 2 grudnia do 5 w hali stulecia. A dzisiaj piąty odcinek naszego cyklu popularno-naukowego. Naszym gościem jest Tomasz Stawiszyński. Dobry wieczór. Brawa. Bardzo dziękuję. Filozof, eseista. Czytam ze strony twojej, więc nie powinno być błędów. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filologii Uniwersytetu... Filozofii. Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor bestsellerowej książki Potyczki z Freudem, Mity, pokusy i pułapki psychoterapii oraz 2 zbiorów wierszy, o czym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy, Nie ma takiego imienia i Rzecz ciemna. Od wielu lat zajmuje się problemami z pogranicza filozofii i psychoterapii. Eseje, wiersze i opowiadania publikował w wielu pismach. Był między innymi redaktorem działu Kultura w Dzienniku i wiceszefem działu społecznego, szefem działu krajowego i szefem działu publicystyki w Newsweeku. W TVP Kultura prowadził zaś studio alternatywne i współprowadził Czytelnię. To są lata 2007-2011. W latach 2013-2016 prowadził w Polskim Radiu RDC autorski program Niedziela Filozofów, czyli Potyczki z Życiem. Od grudnia 2016 do lutego 2020 był publicystą kwartalnika Przekrój. Od marca 2016 roku związany z Radiem Tok FM, gdzie prowadzi m.in. Godzinę Filozofów, Kwadrans Filozofa oraz taką audycję prowadzoną z żoną, z Fetą Dymitrową, internetowy podcast Nasze Wewnętrzne Konflikty. Ja jestem fanem tych wszystkich podcastów i szczerze powiedziawszy, mój wolny taki czas, który mam, to poświęcam właśnie na słuchanie w ciągu tygodnia tych audycji, które Tomek wypuszcza, bo to są 4 godziny w sobotę. Później właśnie pojawiają się jeszcze podcasty, skądinąd podcast, który jest na stronie stawiszyński.org. A biorąc pod uwagę zgromadzoną publiczność, to chyba nie jesteś osamotniony. Chyba tak. Tak, tak. Także to też dla mnie tak miło, że w ogóle przyjechałeś do Wrocławia. My się spotkaliśmy w Gdyni jakiś czas temu na tamtejszej literackiej nagrodzie Gdynia i wtedy właśnie kupiłem przedpremierowo książkę. Mam egzemplarz pierwszy podpisany przez Tomka, także tym to naprawdę jest pierwszy podpisany przeze mnie egzemplarz, bo rzeczywiście chyba jako pierwsza osoba w ogóle tę książkę poza wydawcami zdobyłeś, więc raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo jest mi miło, że tu jestem i też dziękuję, że Państwo przyszli mimo właśnie tych wszystkich warunków i atmosferycznych i wszelkich innych, więc jestem zobowiązany naprawdę i też oczywiście witam wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Tak, witamy też internautów. Można zadawać pytania, też ja tutaj mam podgląd, więc będzie można sobie, będę mógł odczytać te pytania i zadać w odpowiednim momencie. Spotkanie poprowadzę ja, Karol Pęcherz, oraz redaktor Łukasz Basiak. Również wielkie brawa. Witamy. Pocieszcie nas. Tak, książka Ucieczka od bezradności. Bardzo dobrze się sprzedaje z tego, co wiem. Jest na odpukać, tak. Cóż, no jest to taki bardzo obszerny esej. Jest to krytyka też kapitalizmu, takiej postawy, takiego ślepego liberalizmu, która wierzy w kult jednostki, że człowiek może wszystko. Troszeczkę jak na taki sterowany jakąś reklamą. I właściwie wpada w jakiś taki kanał bezradności.
Tak, w ramach tej samopomocowej narracji, w której chyba tutaj zaczęliśmy się powoli pławić, chociaż może nie powoli, może już jakiegoś dłuższego czasu, który to wynika właśnie z systemu gospodarczego, jakim jest kapitalizm. Ta samopomocowa narracja, która nam tutaj podpowiada, że jesteśmy sami sobie w stanie ze wszystkim poradzić, ale nie do końca to jest prawda. W książce, którą dzisiaj będziemy omawiać, zwróciłeś uwagę na kilka rodzajów bezradności. W zależności od tego, bezradność względem czego to jest. Albo względem jakiegoś mocnego życiowego doświadczenia, albo względem jakiejś trudnej, przykrej emocji. Tych bezradności jest kilka. Powiedz nam może, co było kluczem do wyboru akurat tych rodzajów bezradności, czyli bezradności na przykład wobec smutku, wobec żałoby, wobec straty. Czy to są te dziedziny, te obszary, które mogą odzwierciedlać w pewnym sensie aktualnie naszą kondycję ludzką we współczesnym systemie, w którym żyjemy? Co było kluczem? Myślę, że szukałem jakiegoś takiego fundamentalnego doświadczenia, które się właśnie z bezradnością wiąże, bo ta książka już miała powstać jakiś czas temu i inny był zupełnie na nią pomysł, mówiąc szczerze. To znaczy, miała to być książka poświęcona kryzysowi, różnorakiemu doświadczeniu kryzysu, czy różnorakim doświadczeniom kryzysu i różnorakim formom kryzysu. Od takiego kryzysu społecznego przez kryzys indywidualny, psychologiczny, jednostkowy. Ale ostatecznie z różnych powodów jakoś praca nad tą koncepcją kryzysową się przeciągała mi. I w końcu jakoś zupełnie inaczej zacząłem o tym myśleć i właśnie ta bezradność się stała takim hasłem wywoławczym. Przyznam, że pomysł mi na to, żeby właśnie pisać książkę o bezradności przyszedł jakoś niedługo przed pandemią, a pandemia właśnie bardzo go ukonkretniła, bo myślę, że była dla wielu z nas i jest wciąż takim właśnie doświadczeniem bezradności w tym sensie, że jest to doświadczenie, które no mocno nas konfrontuje z iluzją tej fantazji o tym, że możemy wszystko, albo że na przykład od naszych intencji, naszego nastawienia, naszych przekonań, naszego wewnętrznego krajobrazu, czy naszej wewnętrznej architektury psychologicznej, innymi słowy, bardzo wiele tego, co się w naszym życiu dzieje, zależy. Oczywiście szukałem takich wymiarów tego doświadczenia bezradności, które by były najbardziej fundamentalne i najbardziej archetypowe. I w tym sensie książka się tak naprawdę dzieli na dwie części, choć to nie jest wyraźnie zaznaczone, bo te trzy pierwsze rozdziały tworzą taką specyficzną triadę śmierci, żałoby i smutku. I to są takie, powiedziałbym, fundamentalne dla mnie wymiary doświadczenia bezradności, bo do nich jakoś mam wrażenie większość naszych innych bezradności się sprowadza, a zarazem one są właśnie bardzo mocno, te trzy wymiary doświadczenia, czy te trzy jakości doświadczenia, bardzo mocno wypierane z dzisiejszej kultury. I śmierć, i żałoba, i smutek są persona non grata w dzisiejszym świecie. Na różne sposoby ich unikamy, omijamy i kultura je od nas oddala. I w tym sensie one coś na kształt takiego trzonu czy jądra stanowią, a te pozostałe formy, które też w tych pozostałych czterech rozdziałach są opisane, one też, czy raczej ja tam się staram pokazać także pewne strategie, które stosujemy, żeby właśnie od tych rozmaitych wymiarów ciemnych naszego doświadczenia związanych z bezradnością się separować. Więc te trzy pierwsze rozdziały tworzą taki zrąb fundamentalnych aspektów istnienia, które z bezradnością nas mocno konfrontują, a te pozostałe rozdziały trochę próbują przyglądać się właśnie różnym strategiom, które stosujemy, żeby tamtych do siebie nie dopuszczać. To jest też bardzo fajne poczucie, które można mieć podczas lektury tej książki, bo uświadamiamy sobie, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, z niektórymi rzeczami nie ma co walczyć, nie ma co iść pod prąd i to w pewnym sensie
zwalnia nas z jakiejś takiej odpowiedzialności za to, żeby z czymś sobie radzić. Czyli możemy sobie po prostu odpuścić, mówiąc kolokwialnie. I teraz na czym polega to odpuszczenie? Czy w ramach tej bezradności, która jest nam narzucona już z zewnątrz, to znaczy, którą musimy przeżyć, ponieważ sytuacja kulturowo-społeczna tak się ułożyła, że nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Czym jest ta bezradność? Czym jest przeżywanie tej bezradności? Ja nie wiem, czy bym powiedział, że musimy ją na przykład przeżyć, bo staram się właśnie unikać takiego sposobu myślenia, który z pozoru, odżegnując się od wszelkich możliwych, nie wiem, wskazówek, recept życiowych czy jakichś takich doraźnych, pragmatycznych rozwiązań, w gruncie rzeczy sam takie rozwiązania daje. Ja tutaj się starannie wystrzegałem wszelkich recept i rozwiązań. Nie chciałem ich właśnie dawać w tej książce. Zresztą nie miałbym żadnych, właśnie na tym to polega. I ja się tutaj starałem wyjść od takiego, w moim poczuciu, dla nas wszystkich jakoś oczywistego przekonania, poczucia czy doświadczenia, że my z pewnymi sprawami i z pewnymi aspektami naszego życia po prostu nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. To znaczy, że istnieją takie sytuacje w życiu, które wiążą się z nieodwołalną stratą, które się wiążą z... No właśnie, z lękiem, smutkiem, poczuciem bezsilności, brakiem wpływu, poczynając od drobnych, powiedziałbym, sytuacji takich czysto życiowych, przez sytuacje graniczne, takie, w których się stykamy z jakimiś no, absolutnie nieuchronnymi wymiarami naszego życia, jak na przykład właśnie śmiertelna choroba, śmierć, w ogóle świadomość tego, że wszystko jest skończone, przemija, że ta postać rzeczywistości, w której my tutaj na moment się znaleźliśmy, ona jest chwilowa. Mnóstwo ludzi przed nami tutaj przewijało się w tej przestrzeni, już ich nie ma, nas też nie będzie, będą jacyś inni ludzie za chwilę. To wszystko jest ulotne i chwilowe i myślę, że to... Każdy się z tym tak czy inaczej w pewnym momencie swojego życia styka. Wielu z Państwa, na pewno, którzy tutaj siedzą i nas oglądają, także już się z tym zetknęło albo już się zetknie. Natomiast mam wrażenie, że dominującym dyskursem w kulturze, w której żyjemy, jest właśnie dyskurs radzenia sobie. To znaczy, że my na dobrą sprawę nie możemy się nawet zatrzymać i porozmawiać o tych doświadczeniach inaczej niż tylko szukając metod na to, żeby sobie z nimi poradzić, żeby żyć dłużej, być zdrowszym, żeby się pozbierać, żeby się nie pogrążać właśnie w melancholii, w smutku, w trudnych doświadczeniach, że na pewno wszystko będzie dobrze i się ułoży i tak dalej. Tak o tych sprawach rozmawiamy, mam wrażenie. Tymczasem nie układa się dobrze zawsze. To znaczy bardzo często jest tak, że właśnie nie jest dobrze i się nie układa dobrze, tylko happy end nie nadchodzi, tylko pojawiają się doświadczenia kompletnie nie wpisujące się w ten model. No i teraz wydaje mi się, i to była też intencja stojąca za zapisaniem tej książki, że jeśli w ogóle nie ma w naszej perspektywie patrzenia na rzeczywistość przestrzeni na takie doświadczenia, to znaczy przestrzeni na to, żeby uznać nieodwołalność śmierci, cierpienia, choroby, skończoności, strat i tak dalej, jeśli nie ma tej przestrzeni i nie ma języka, żeby o tym rozmawiać, no to ostatecznie w momencie, kiedy my się z tym wymiarem życia w końcu zetkniemy, a każdy się zetknie, to jest to jeszcze bardziej brutalne, jeszcze bardziej trudne doświadczenie, bo wszyscy udają, że go nie ma dookoła. Jak już ktoś go doświadczy, no to dla tych innych sam się staje emblematem tego, że to, czego się tak bardzo boimy, na co języka nie mamy, jednak istnieje. No i to koło się zamyka wtedy. I co tracimy, jeśli nie poddajemy się tej bezradności?
jeśli próbujemy cały czas ją zagłuszyć i nie wiem, przejść ponad nią do porządku dziennego, nie dajemy sobie czasu na ten odpoczynek, nie dajemy sobie czasu na przeżycie tych trudnych emocji. Jakie w zasadzie pozytywne wartości mogą wynikać z przeżycia trudnych emocji? Często żadne. Myślę, że często żadne. To znaczy jest taki model, ja trochę o tym piszę w rozdziale o żałobie, zwłaszcza w takich narracjach popterapeutycznych, mówienia o żałobie jako o czymś, co no jest właśnie jakąś takim złotym środkiem czy złotym panaceum, które nam pozwoli sobie lepiej poradzić z jakimiś doświadczeniami. Cytuję zaraz na początku tego rozdziału taki wywiad, zresztą w którym te słowa nie padają, to podkreślam, już w książce też to podkreślałem. Nie ma tych słów w tym wywiadzie i sens tego wywiadu, jego wymowa jest inna zupełnie, natomiast to jest dzieło kreatywnych redaktorów witryny internetowej, w której ten wywiad się ukazał, z Ewą Halimoniuk, taką bardzo znaną psychoterapeutką, która zajmuje się właśnie doświadczeniem żałoby między innymi. No i ona, i ten tytuł brzmi, już dokładnie nie pamiętam, jak to jest literalnie, ale jakoś tak mniej więcej, że rozpadł ci się związek, straciłeś pracę, innymi słowy spotkała cię jakaś strata, musisz to opłakać, musisz to przeżyć, a może nawet opłakać. W tym jest takie założenie, że my oto dostajemy jakiś rodzaj nowego panaceum na rozmaite dolegliwości egzystencjalne w postaci owej żałoby. Jak już ją przejdziemy, jak ją przeżyjemy, no to będzie wszystko okej, będziemy w stanie się już potrzepać i iść do przodu. Ja jednak się staram tego myślenia unikać i staram się jakoś krytycznie do niego podchodzić, bo mam wrażenie, że to jest taki bardzo podstępny sposób ujmowania trudnych doświadczeń, który się pojawił właśnie w takiej popterapeutycznej narracji w ostatnich dwóch mniej więcej dekadach. Komercjalizowania też trochę tych terapeutycznych doświadczeń. Tak, tak. Ale to jest taki sposób mówienia, który mówi, my odkłamujemy to tabu związane z żałobą, śmiercią, będziemy o tym mówić, będziemy się do tego odwoływać, ale w gruncie rzeczy z tej śmierci i żałoby właśnie taką kolejną supermoc czynimy, która jeśli zostanie uwzględniona, no to nasze życie uczyni jeszcze pełniejszym. Ja bym powiedział w takim trochę trybie, ale no właśnie odżegnując się z kolei od tego, o czym wcześniej powiedziałem, od tego sposobu myślenia, że chyba najbardziej odżegnując się od bezradności tracimy możliwość widzenia siebie i innych po prostu. W taki sposób, w jaki jesteśmy, to znaczy współodczuwania z innymi, tracimy pewną możliwość bliskości, uważności na siebie i na innych, bo wszyscy jesteśmy bezradni w jakimś sensie. To znaczy wszyscy doświadczamy na różne sposoby bezradności i chyba tym, co jest najbardziej potrzebne, myślę, kiedy takie doświadczenie nas spotyka, no to jest właśnie to, żeby był gdzieś ktoś, kto nas w tym zobaczy i kto uzna po prostu. I myślę, że w momencie, kiedy wpadamy w tę narrację indywidualistyczną, tę narrację samopomocowo-rozwojowo-poradnikową, która z każdego cierpienia i z każdej trudności chce zrobić kolejną cegiełkę do budowli gmachu naszego ekspandującego ja, które niczym Heros przez świat brnie i pokonuje kolejne przeszkody i tylko się wzmacnia i wzbogaca i czyni jeszcze bardziej ekscytującym swoje doświadczenie. No, że to jest w gruncie rzeczy właśnie coś takiego, co powiedziałbym, działa tak bardzo egotyzująco i znieczula nas na własną słabość i na cudzą słabość. Tracimy z oczu siebie i innych w pewnym sensie. Ja myślę. Ja mam takie pytanie, bo też mówiłeś tutaj o takich lukach językowych. To poczucie bezradności jest i ucieczka właściwie, to wygumkowanie tego strachu, lęku, czy ono nie wynika z takiej wielosetletniej męskiej dominacji w kulturze, czyli kulturze właśnie zaradności, bo to właśnie mężczyzna
właściwie od małego był uczony, że ma być zaradny, musi działać, musi być sprawczy. I czy to na przykład właśnie nie spowodowało tego, że pewna przestrzeń została właściwie wyizolowana? I teraz pytanie jest też takie, kiedy coraz jakby mocniej do głosu dochodzą te nurty feministyczne, czy one mają szansę coś w tym kierunku jakby zmienić? Na przykład w kierunku językowym nawet, chociażby, no nie wiem, Olga Tokarczuk i Czuły Narrator byłby gdzieś tutaj właśnie ulokowany. Jak ty się do tego odnosisz? No na pewno można powiedzieć, że w dużym stopniu ten zespół przekonań i wartości, o których mówiliśmy, to znaczy ten taki bardzo silnie indywidualistyczny, ukierunkowany na efektywność, siłę, sprawność, na realizowanie celów, rozwój, ekspansję, podporządkowywanie sobie świata, siebie, innych i tak dalej, że on się wpisuje w taką konwencjonalną definicję patriarchatu czy wartości patriarchalnych i na pewno jakiś rodzaj przełamania tego myślenia, które w niektórych nurtach feminizmu jest, to jest coś, co osłabia tę machinę na różne sposoby. Oczywiście istnieją różne feminizmy, to znaczy istnieje też nurt liberalnego feminizmu, który powiedziałbym, no, zamienia tylko pewne elementy w układzie, to znaczy tam, gdzie byli mężczyźni, tam mają być kobiety, a właściwie jakby cała narracja dotycząca tego, jak rzeczywistość miałaby funkcjonować, jest bardzo podobna. Więc myślę, że to jest wrzucenie kobiet w ten nurt po prostu, jakby tak? O to z grubsza chodzi. Znaczy chodzi o to, że to jest takie powiedzenie, dobrze, to wy teraz, wy dotąd realizowaliście się w tej kulturze sprawności, siły, mocy, konkurencji i tak dalej, nas nie dopuszczaliście, no to teraz my tu będziemy zamiast was na tych miejscach, my będziemy tymi krwiożerczymi prezeskami teraz, które będą na rynku ze sobą konkurować i tak dalej. Takie nurty czy takie elementy tej narracji feministycznej też istnieją. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od feminizmu, nie znam się dobrze na tej skomplikowanej i złożonej materii, natomiast oczywiście te figury, które wskazałeś, na przykład owego czułego narratora właśnie, czy te próby demontowania i dekonstruowania jednak tej kultury opartej na tych wartościach stereotypowo męskich czy męskocentrycznych, no one są bardzo wartościowe i w tym sensie przełamują także właśnie tą strukturę, która to trzyma i której właśnie nie wiadomo, co tu jest paliwem napędowym, a co tutaj jest maszynerią, bo ta narracja, o której mówimy, ona bardzo dobrze pracuje w takim drapieżnym kapitalizmie właśnie, w takim systemie, w którym my żyjemy, gdzie na rękę jest beneficjentom tego systemu, powiem językiem, który może nadmiarowo ociera się o teorię spiskową, ale nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś świadoma siebie grupa, która siedzi i definiuje ideologię, która następnie się rozprzestrzenia po świecie, bo tak oczywiście nie jest, ale na pewno jest tak, że w sposób bezwiedny ileś tam elementów składających się na kulturę pracuje w służbie pewnego systemu ekonomicznego, w którym żyjemy. Myślisz, że ten system jest reformowalny, czy że na przykład wyobrażasz sobie taki kapitalizm, który spełniłby twoje oczekiwania i właśnie na przykład to, co piszesz na końcu o takim otwarciu na smutek, na słabość, na depresję, na zwolnienie, to wyobrażasz sobie w ogóle, że kapitalizm sam w sobie ma coś takiego, że może się jakby uzdrowić, czy to jest raczej po prostu jak jazda na nartach w dół? No mówiąc szczerze, znaczy wyobrażać sobie wyobrażam. Wydaje mi się, żeby to było możliwe w sensie takim czysto technicznym. To znaczy, że ja tam akurat postuluję, mówię o tym fragmencie, do którego się odwołałeś, czy zastanawiam się, czy byłaby możliwość na przykład stworzenia pewnej przestrzeni na rozumienie i uznawanie czyichś bardzo dotkliwych, trudnych doświadczeń, takich na przykład jak strata kogoś bliskiego.
Czy to jest w ogóle do pomyślenia, żeby korporacja, w której ktoś pracuje, uznawała, że ten ktoś przez dłuższy czas może być niezdolny do pracy, dlatego że stracił kogoś bliskiego? Sama ta sytuacja utraty kogoś bliskiego, czy nie wiem, czy rodziców, czy partnerów, czasem wieloletnich, no jest zdarzeniem głęboko druzgoczącym często. Nie zawsze, czasami ludzie sobie z tym szybko dają radę, natomiast czasami to jest doświadczenie, które jest w ogóle nieodwołalnie rozbijające dla kogoś i coś też takiego niezwykle głębokiego i takiego sięgającego samych fundamentów istnienia, powiedziałbym, się w tym odzywa. To znaczy my, tracąc kogoś, kto jest nam bardzo bliski, konfrontujemy się zarazem właśnie z tą upiorną nieodwołalnością i nieuchronnością śmierci, z jakąś metafizyką, innymi słowy. To znaczy z tym, że no, cały ten świat, w którym funkcjonujemy, on jest tak zbudowany, tu jest kino, tutaj knajpa, tu ja samochodem przyjechałem, tu siedzimy, rozmawiamy, transmisja, wszystko się kręci. Ale powiedziałbym, ciało każdego z nas w którymś momencie znieruchomieje definitywnie i się rozłoży. I nie wiadomo, kiedy to nastąpi na dodatek. I to samo w sobie jest faktem naprawdę ekstremalnym. To znaczy, jeśli się nad tym, my się nad tym oczywiście nie zastanawiamy i to ma swój sens i logikę także ewolucyjną, żeby ciągle o tym nie myśleć. Ale takie momenty, w których uświadamiamy sobie, co to naprawdę znaczy, wydają mi się momentami, kiedy, jak pisze mój ulubiony James Hillman, przeszywają nas strzały tego, co mityczne. To znaczy nagle otwiera się jakiś inny wymiar. To znaczy jakaś właśnie umowność, konwencjonalność i przygodność tego wszystkiego, co tutaj, a zarazem taka absolutność i nieuchronność śmierci. I wydaje mi się, że akurat do wyobrażenia jest, że jakaś forma organizacji instytucjonalnej, w której uczestniczymy przez te chwile żyjąc, czyli na przykład jakieś miejsce, w którym pracujemy, albo jakaś instytucja, która właśnie nas zatrudnia, że ona może na przykład uznać, że dla nas zetknięcie się z tą rzeczywistością no jest właśnie jakimś głębokim i fundamentalnym doświadczeniem i w związku z tym z pewną wyrozumiałością do tego podejść, czy to w ogóle uwzględnić. Dzisiaj właściwie to w ogóle nie jest uwzględniane, tylko się medykalizuje te doświadczenia coraz bardziej i się je próbuje wtłoczyć w kostium patologii, w kostium czegoś, co właśnie należy tak czy inaczej przepracować i tak dalej. A czy to nie jest też tak, że współczesny system gospodarczy, jakim jest kapitalizm, ma takie milczące założenie, że człowiek jest z natury leniwy, że wtedy, kiedy zostawimy go w tym stanie bezradności, on po prostu z tego stanu bezradności nie wyjdzie albo nie będzie chciał wyjść, albo będzie wychodził bardzo mozolnie i po prostu na tym stracimy. I teraz mam takie pytanie, co o tym sądzisz, bo z tego co pamiętam, przytaczasz tutaj eksperyment z gwarantowanym dochodem podstawowym, który przeprowadzono, już nie pamiętam w jakim kraju, w Kanadzie, tak, dokładnie, gdzie przez 3 lata płacono ludziom podstawowe minimum takie i okazało się, że wcale nie zeszli na przysłowiowe psy, i wcale nic się z nimi złego nie stało, natomiast wręcz przeciwnie, rozwinęli się w kierunku takim, w którym chcieli się rozwijać. Czy to nie jest czasem tak, że to błędne założenie, że człowiek jest z natury leniwy, właśnie leży u podstaw tego mechanizmu, którym jesteśmy tutaj poddawani i który też no, jakby uniemożliwia tę bezradność, to znaczy poddanie się tej bezradności, to jest jedna sprawa, a druga jest sprawa taka, czy człowiek z natury rzeczywiście ma naturalnie, czy jesteśmy naturalnie wyposażeni w takie mechanizmy, które pozwalają nam wyjść z tej bezradności. Powiedzmy, dla każdego z nas ona ma trwać jakiś czas, na przykładzie żałoby, niech to będzie dla jednego rok, dla jednego 5 lat, dla drugiego 10, ale on z tego wyjdzie, jeśli go zostawimy samego, ponieważ tak jest zaprogramowany. Zaczynając od końca, to myślę, że właśnie nie każdy wyjdzie, to znaczy, że są też takie doświadczenia, czy gorzej działa mikrofon, czy mi się zdaje? Nie. Aha, okej. W każdym razie myślę, że, no, że są takie doświadczenia, które okazują się
nieodwracalnie niszczące dla człowieka. To znaczy, znamy to też wszyscy, znamy takie biografie, znamy takie historie. Z jakiegoś powodu uznajemy, że to nie może być prawda, że to nie może być w cudzysłowie normalne, że na to nie można się zgodzić. I teraz oczywiście zgoda nie ma polegać na tym, że my pozwalamy komuś na to, w cudzysłowie pozwalamy, żeby pogrążył się w jakiejś tragicznej rozpaczy. W tym sensie pozwalamy, że nie wiem, nie interesuje nas on i nie pomagamy mu, etc. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że niekiedy ta sytuacja jest po prostu taka, a nie inna. Ja będę teraz w najnowszym, trochę zaspoiluję, ale w najnowszej odsłonie Skądinąd, która będzie w niedzielę w tych wszystkich iTunesach, Spotify'ach i tak dalej dostępna. Rozmawiam z kardiochirurgiem, profesorem Krzysztofem Wróblem, człowiekiem, który na co dzień przeprowadza operacje na otwartym sercu. I on właśnie o tym mówi, że dzisiaj właściwie nie mieści nam się w głowie, że człowiek może umrzeć po prostu dlatego, że umiera, że ludzie umierają po prostu, że nie jest to błąd lekarza, nie jest to wynik zaniedbań, nie jest to nie wiadomo jakie, nie wiem, nie jest to efekt złej diety albo złego stylu życia, tylko ludzkie organizmy niestety to mają do siebie, że się kończą i umierają. I myślę, że tutaj jest podobnie, to znaczy my nie będziemy nigdy sobie w stanie, myślę, ze wszystkim w cudzysłowie poradzić. Mamy taką fantazję i mamy takie pragnienie. Na pewno nie jesteśmy sobie dzisiaj w stanie radzić z bardzo wieloma rzeczami. Mnie zależy tylko na tym i to jest przesłanie tej książki, żeby przed sobą samym nie udawać, że umiemy radzić sobie z czymś, z czym właśnie nie umiemy sobie radzić. No bo z tego udawania tylko więcej jest kłopotów i cierpienia, jak sądzę. Natomiast co do tej kwestii ustroju czy kapitalizmu, bo to w ogóle jest bardzo ciekawe zagadnienie i też to pytanie jeszcze twoje, na które nie odpowiedziałem, jest interesujące. A to znaczy to, czy da się w ogóle wyobrazić sobie inny system. No ja powiem szczerze, że ja raczej jestem antropologicznym pesymistą, o czym też piszę w rozdziale o przemocy w tej książce. To znaczy myślę, że sytuacje idealne nie istnieją i też nie istnieją idealne ustroje. I myślę, że historia XX wieku też to pokazuje, że idealne ustroje nie istnieją. Przy czym wszystkie te ustroje zawsze są instalowane w bardzo takiej wzniosłej retoryce, w której najwyższe wartości się głosi i w imię różnych bardzo szczytnych ideałów i doskonałych wizji dokonuje się potem nie wiadomo jakim cudem różnych zbrodni. Wydaje mi się to dość oczywista logika, że ideał prowadzi do zbrodni, to znaczy, że idealizm prowadzi do przemocy, innymi słowy, no bo rzeczywistość jest właśnie zdecydowanie nieidealna i próba zaimplementowania pewnego wyobrażenia, które w fantazji może być absolutnie doskonałe, pozbawione wszelkich kantów, do rzeczywistości, która jest kanciasta, nieprzewidywalna i nie poddająca się naszej plastyce, no musi się skończyć totalitaryzmem. Tak, taką czy inną formą totalitaryzmu. Przy czym ten totalitaryzm może być także formą organizacji jednostkowego życia psychicznego. To znaczy każdy z nas sam dla siebie może być totalitarnym dyktatorem. Każdy z nas właśnie wyobrażając sobie siebie jako ideał i starając się sprawić, żeby ten ideał był rzeczywisty, no będzie się konfrontował właśnie z różnymi dysonansami wynikającymi z tego, że pomiędzy ideałem owym a realną praktyką istnieje jednak pogłębiająca się przepaść i tę przepaść można zniwelować tylko przemocą, czasem agresją na zewnątrz, czasem agresją wobec siebie. Więc myślę, że nie ma chyba idealnego pomysłu czy idealnego takiego ustroju, który byłby w stanie nam zagwarantować
no, że wszystko będzie jak najlepiej funkcjonowało. Nawet Robert Lewandowski musiał odpuścić mecz. Jak no to właśnie. Się natomiast, natomiast ja myślę, że gdzieś głęboko oczywiście i akurat w tego rodzaju zmianę wierzę, że gdzieś głęboko chodzi chyba o to, jak my w ogóle sobie wyobrażamy wspólnotę. No na przykład społeczeństwo, czy wspólnotę, nie mówię o wspólnocie globalnej, bo to na razie jest marzenie, ale jak sobie wyobrażamy społeczeństwo, w którym będziemy żyli, wspólnotę, w której będziemy częścią. Czy jako taką grupę integralnie połączonych jednostek, które tworzą jakąś całość i dla innych, których do tego świata powołują, których zapraszają do tej wspólnoty, jakoś ten świat próbują przygotować, zorganizować i za te osoby, które do tej wspólnoty włączają, a które się w żaden sposób same nie zgłaszają do istnienia, tylko właśnie nagle wyłaniają się nagle, nie wiadomo w jaki sposób, z otchłani wód płodowych, zaczynają płakać, krzyczeć, są bezbronne całkowicie. Stąd pewien psychoanalityk Otto Rank użył określenia trauma narodzin, żeby właśnie ten stan, w którym przychodzimy na świat, opisać. No więc czy wspólnota za te jednostki bierze odpowiedzialność? Mówimy, dobrze, zapraszamy do nas, chodźcie, pokażemy wam tu wszystko, mamy dla was jakąś przestrzeń. Ponieważ was tutaj sprowadziliśmy, no to będziemy z wami jakoś wspólnie razem funkcjonować. Tak to wygląda wciąż jeszcze w pewnych zwartych społecznościach, także w Europie przecież, lokalnych. Czy też wspólnota ma być dżunglą, w której się uznaje, dobra, no pojawiłeś się, no to musisz niestety sobie poradzić, albo sobie poradzisz i wyrąbiesz sobie maczetą drogę w tej dżungli, albo jak nie, no to trudno, to my umywamy ręce. To taki amerykański wzorzec bardzo. Tak. Ale to chyba w zależności też od tego, jaki mamy interes w działaniu tej wspólnoty, bo nawet jak współcześnie zaczęliśmy już powoli tutaj obserwować, pojawiają się takie problemy, których rozwiązanie wymaga od nas jakiegoś zrzeszenia, jakiegoś wspólnego działania. No nie wiem, choćby nawet problemy związane z degradacją klimatu. My tego nie załatwimy sami, nie? Ani w małych grupkach. Musimy się wokół tego jakoś skonsolidować. No i jakby tego typu wspólnoty już pojawiają się w ramach tego systemu. No, paradoksalnie przy okazji sytuacji, które ten system sam, negatywnych sytuacji, które ten system sam stwarza, prawda? Ale jeszcze tak pomyślałem sobie tutaj odnośnie tego, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Czyli jak przeżywamy siebie teraz, a jak przeżywaliśmy siebie wcześniej. Jakie emocje towarzyszą nam teraz, jak widzimy siebie w tym świecie społecznym, a jak powiedzmy było to 300-400 lat temu. Wtedy, kiedy dominowały, no 300-400 lat temu one się powoli dekonstruowały, te główne narracje, no ale jakkolwiek nie byliśmy chyba tak zaskoczeni śmiercią jak teraz, nie byliśmy tak przerażeni fenomenem śmierci. Inne tempo życia. Inne też było tempo życia. No właśnie, jak to wygląda, jakie są różnice, bo wiem, że wskazałeś tam na takie naczelne wartości, które wcześniej były powszechnie uznawane, takie jak honor, potem z tego honoru przeszliśmy w godność i z tej godności przeszliśmy do takiej indywidualnej samorealizacji. Tu akurat mówisz o kulturach moralnych, to jest przy okazji rozdziału o przemocy, gdzie cytuję autorów książki The Rise of the Victimhood Culture, którzy mówią, że ta w ostatnich powiedzmy kilkuset latach mamy do czynienia z taką ewolucją kultury moralnej, od kultury honoru przez kulturę godności po kulturę ofiar właśnie, ale to jest jakby trochę inny wątek. Natomiast na pewno, znaczy tu zawsze mówiąc o przeszłości należy się wystrzegać takiego przekonania, że panie, kiedyś to lepiej było. Teraz to w ogóle dekadencja. Oczywiście pewne elementy w tamtych czasach czy w tamtej kulturze działały inaczej niż w tej i pod wieloma względami dzisiaj żyje się lepiej niż kiedyś. To znaczy ja bym w sumie nie chciał żyć 300 lat temu,
Bardzo się cieszę, że urodziłem się w tych czasach. Natomiast no niewątpliwie, jeżeli chodzi akurat o kwestie związane ze śmiercią, czy z żałobą, czy z tym całym trudnym i ciemnym wymiarem życia, no to jest, powiedziałbym, do prześledzenia w takiej po prostu solidnej analizie historycznej. I tak to właśnie autorzy, których cytuję, robią, czyli Philippe Ariès głównie i Michel Vauvel. To są tacy dwaj francuscy historycy, którzy się zajmują specyficznie historią śmierci w zachodniej kulturze. No i oni bardzo dokładnie pokazują ten proces, który tak mniej więcej od romantyzmu się zaczyna. Stopniowego najpierw przemieszczania śmierci z takiej właśnie sfery wspólnotowej w sferę indywidualną, to znaczy śmierć przestaje być w pewnym momencie takim zdarzeniem, które dotyka wspólnotę, która to wspólnota traci jakąś istotną, integralną swoją część i w związku z tym dokonuje różnych przeobrażeń i reorientacji wewnątrz siebie i ma różne formy rytualno-symboliczne, żeby sobie i narracyjne, żeby z tym sobie poradzić. To znaczy ludzie po prostu wspólnie przeżywają smutek po stracie kogoś, wspierają się w tym nawzajem, funkcjonują na zasadzie pewnego integralnego organizmu. Oczywiście to różnie w różnych klasach społecznych wygląda i rzecz jasna inaczej w warstwach takich, powiedziałbym, najniższych społecznych, a inaczej w warstwach wyższych. Natomiast od romantyzmu rzeczywiście śmierć się staje jednostkowym dramatem najpierw, takim, który dotyka osobę, która kogoś traci, ale też indywidualnym dramatem kogoś, kto się musi z życiem rozstać. I stopniowo przesuwa się w sferę prywatną, to znaczy staje się już całkowicie w XX wieku zmedykalizowana i sprywatyzowana. Ja tam cytuję Jeffrey'a Gorera, autora słynnego eseju Pornografia śmierci, który właśnie tą tezę postawił, że śmierć jest tym w dzisiejszych czasach, czym był seks w epoce wiktoriańskiej. Gorer się zainspirował doświadczeniem swojego brata. Było to pod koniec lat 40., na przełomie lat 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych. Jego brat był chyba lekarzem, psychiatrą, człowiekiem w każdym razie z takiej dobrze sytuowanej klasy średniej amerykańskiej, mieszkającym na przedmieściach dużego miasta, w jakimś takim domku, z gronem towarzyskim, też lekarzy, pracowników akademickich, jakichś tam biznesmenów. I w wieku 40 kilku lat zmarła jego żona. No i on się zorientował w pewnym momencie, że ludzie przestali właściwie z nim nawiązywać kontakt, że tak nie za bardzo wiedzą, jak z nim rozmawiać. Przestano go zapraszać na przyjęcia, na spotkania towarzyskie. Jakby jego środowisko otoczyło go swoistą kwarantanną. I on popadł w depresję skądinąd, taką bardzo intensywną pod wpływem tego doświadczenia. No ale to właśnie Gorera skłoniło do refleksji nad tym, że z różnych powodów i śmierć, i żałoba jakoś zupełnie zniknęły, co, jak mówi właśnie i Gorer, i Ariès, i Vauvel, jest absolutnym ewenementem na skalę światową. To znaczy jeszcze nigdy i nigdzie żadna kultura nie zrobiła tego ze śmiercią i z żałobą, co nasza. No więc należy się spodziewać, że musi to mieć daleko idące skutki. Myślę, że w dużym stopniu te tragiczne statystyki dotyczące samobójstw, depresji, różnych form cierpienia psychicznego, z którymi mamy do czynienia, one potworna epidemia samotności także w dzisiejszym świecie, to wszystko jakoś odzwierciedla skutki tych procesów właśnie. No, jeśli śmierć, to także powolne przybliżanie się do śmierci, czyli starzenie się, również starzenie się jest wypierane z naszej społecznej świadomości. Jestem właśnie ciekaw, jaka jest różnica w stosunku do ludzi starszych teraz, a wcześniej? Ja myślę, że jeżeli chodzi o stosunek do starości,
to najwymowniej o tym mówią statystyki pandemiczne. Ponad połowa wszystkich ofiar pandemii w Europie to są mieszkanki i mieszkańcy domów opieki, domów spokojnej starości. Ludzie, którzy zostali w zasadzie zostawieni samym sobie. To znaczy istnieje w tej chwili kilkanaście czy kilkadziesiąt procesów sądowych się toczy w Hiszpanii, we Włoszech w stosunku do kierowników, kierowniczek takich domów opieki. No bo tamtych ludzi właściwie pozostawiano samym sobie. Nie dostarczano im leków, nie dostarczano im sprzętu. To są jakieś katastrofalne liczby. Jest taki raport brytyjskiego Amnesty International, który się nazywa As If Expendables, czyli tak jakby spisani na straty. I on opowiada właśnie o osobach starszych, o ludziach, którzy mieszkają, czy mieszkali w domach opieki, w domach spokojnej starości, o nomen omen. I wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno to było widoczne, że ten system jakoś niespecjalnie przewiduje przestrzeń dla ludzi, którzy przekroczyli pewien pułap wiekowy i nie są już atrakcyjną grupą konsumencką. To znaczy nie są produktywni, nie pracują, nie są specjalnie zamożni, przynajmniej statystycznie, w związku z czym w bardzo wielu krajach, przynajmniej nie wszędzie, bo są takie kraje, w których emeryci są grupą całkiem nieźle sytuowaną, typu Szwajcaria na przykład, czy Niemcy. Natomiast tak summa summarum, to nie są w każdym razie tak skorzy do tego, żeby konsumować jak ludzie młodzi, którzy z różnych powodów są znacznie lepszymi klientami. I ten system nie interesuje się specjalnie tymi ludźmi, co takie sytuacje ekstremalne moim zdaniem bardzo wyraźnie pokazują. Kołacze mi się cały czas w głowie taka wypowiedź Welbecka z początków pandemii, tam z końca chyba kwietnia 2020 roku. On powiedział wtedy, że ten wirus robi dokładnie to, co już i tak mieliśmy w późnej nowoczesności, co charakterystyczne dla tych późnokapitalistycznych zachodnich społeczeństw, tylko on to robi jeszcze silniej i mocniej. Niejako intensyfikuje te wszystkie patologie, które mieliśmy tutaj obecne. I między innymi właśnie powiedział stosunek taki bardzo, bardzo negatywny, polegający w dużym stopniu na wypieraniu starości, na eliminowaniu starości z pola widzenia. No tu jest właśnie bardzo wyraźnie widoczny, powiedział Welbeck, jeśli przekroczyłeś czy przekroczyłaś pewien pułap życia, no to w zasadzie już możesz nie żyć. To tak jakbyś nie żyła czy nie żył już. I opowiem anegdotę krótką teraz, aktualną zupełnie. Słyszałem o przypadku z pierwszej ręki, bo od osoby blisko zaznajomionej z pewną rodziną. O przypadku na Mazowszu, pod Warszawą, kobiety starszej, skądinąd zaszczepionej, ale z chorobami tak zwanymi współistniejącymi, no już po 80, która zachorowała na COVID i no, sytuacja się zrobiła poważna, z dusznościami, z wysoką gorączką, problemami z oddychania, więc wezwano do niej pogotowie. Przyjechało pogotowie i sanitariusze poradzili, żeby może jednak nie brać do szpitala tej osoby, ponieważ w tym wieku już w zasadzie i tak się nie leczy, bo trzeba wybierać. To znaczy jest niestety tylko tyle i tyle łóżek. No i trudno, no nie ma co robić. No, taka osoba nie będzie leczona. Ostatecznie zmarła skądinąd ta osoba, ale zmarła w szpitalu, bo w końcu ją już w stanie jakimś tam terminalnym prawie do tego szpitala zabrano. Natomiast myślę, że to, że stworzyliśmy system, w którym nie jesteśmy w stanie w obliczu czegoś, co jest absolutnie przewidywalne, to znaczy o czym od długiego czasu już mówili epidemiolodzy, wirusolodzy, że nastąpi,
że nie stać nas na to, żeby ratować życia najsłabszych ludzi, tylko właśnie z góry wiadomo, że tych najsłabszych i najstarszych, czyli tych też, którzy budowali w ogóle rzeczywistość, w której my żyjemy, tych, wobec których mamy przecież ogromny dług tak naprawdę. No, że mamy system, który nie jest w stanie tych ludzi ratować, tylko spisuje ich na straty, to pokazuje, że pokazuje właśnie, w jakim miejscu jesteśmy. I tych, którzy przez całe życie płacili składki za... oczywiście, oczywiście. I moim zdaniem to nie jest dobre miejsce. Nie? Nie jest to dobre miejsce. Okej, to pociągnąłbym teraz troszeczkę wątek może od jeszcze takiej strony, może tak zagaję, że czy my przypadkiem jesteśmy ofiarami takiej wiary oświeceniowej w technologię, w to, że ten świat będzie dla nas już miły, przyjemny, doskonały, że nauka i technologia da nam takie rozwiązania, które wprowadzą nas w taką przestrzeń bardzo komfortową. I powiedzmy gdzieś, nie wiem, no taka fizyka Alberta Einsteina, która miała domykać już właściwie pełną wiedzę, że ten świat miał być przewidywalny. I wiadomo też, że ten rozwój technologiczny jest, no bo to jakby to jest jakby rozwój technologii jest oczywisty, tak? Tutaj nie ma co nawet z tym dyskutować. Natomiast ten rozwój być może jest o wiele bardziej wolny niż nasze rozbuchane oczekiwania, na przykład napędzane, nie wiem, filmami science fiction, w której to ludzie już są nieśmiertelni. I czy może na przykład my jesteśmy obrażeni w jakiś sposób właśnie na to umieranie, że nie jesteśmy w stanie jeszcze sobie na przykład żyć w czasach, kiedy bylibyśmy już nieśmiertelni i w pełnym takim komforcie. Czy ta bezradność i to odwracanie się od tych, od śmierci, od smutku nie wynika też z takich ułomności zbyt powolnego rozwoju technologicznego, albo z faktu, że my na przykład, okej, mamy środki medyczne, ale mamy za mało pieniędzy na to, żeby dostarczyć je wszystkim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest wynik po prostu takiego kulturowego, gdzieś jakby to było w kulturze wpisane, taka nadzieja, że nas powinno to już objąć? No myślę, że istnieje pewien zespół archetypowych fantazji i archetypowych pragnień, które od zawsze są z nami. To znaczy, które są do zidentyfikowania w bardzo, bardzo, bardzo dawnych tekstach kultury, w najstarszych mitologiach, nie wiem... Na przykład jak kult młodości. Na przykład tak, na przykład pragnienie wiecznej młodości, czy figura wiecznej młodości. Archetyp puer eternus i puella eterna, mówiąc językiem Karla Gustawa Junga, czyli archetyp wiecznego chłopca i wiecznej dziewczynki. Tylko że dzisiejsza kultura w taki specyficzny sposób wyekstrahowała te archetypy, te mitologemy i zostawiła na boku całą resztę. To znaczy, jak popatrzymy na mitologię grecką, to mamy tam takie figury, także zresztą świetnie pasujące do opisu naszych nadziei pokładanych w rozwoju technologicznym. Nie wiem, Prometeusz, Hefajstos, to mogliby być tacy protoplaści trochę dzisiejszego transhumanizmu na przykład, ale zarazem te figury czy te fantazje, które one reprezentują, te pragnienia, które wcielają, one są częścią bardzo skomplikowanej, złożonej mozaiki, w której współwystępują z całym szeregiem różnych innych postaci, różnych innych elementów, powiedziałbym, urealniających ludzką sytuację. To znaczy, powiedziałbym, tragedia grecka nie pozostawia wielkich złudzeń co do tego, jak rozległy jest zakres ludzkiej sprawczości i jaka jest relacja pomiędzy bogami a ludźmi, jaka jest relacja pomiędzy fatum a jednostkowym pragnieniem robienia tego, co by się chciało. I w tym sensie
jak to współwystępowało razem, to myślę, że ryzyko takiego stanu upojenia tą fantazją było mniejsze. Dzisiaj nam zostały tylko te figury, tamte gdzieś się schowały. Dzisiaj to zresztą podobnie jak w przypadku rozmaitych praktyk medytacyjnych przeszczepianych ze wschodu na zachód. Często jest tak, że tutaj dostajemy tylko taką wersję wyekstrahowaną i wyidealizowaną, to znaczy czystą świadomość, czyste ja, czystą uważność, rozproszenie wszelkich poruszeń, które w umyśle funkcjonują, rozpuszczenie ja i tak dalej. Tymczasem one bardzo często w tych kręgach kulturowych, w których powstały, to dotyczy bardzo na przykład no właśnie kultury indyjskiej czy buddyzmu tybetańskiego na przykład, one funkcjonują w całym takim układzie elementów, które wprowadzają także tą stronę ciemną, skomplikowaną, złożoną i nie uciekają od niej. A tutaj my się od tego jednostronnie bardzo często odwracamy i myślę, że ten rodzaj bardzo naiwnej wiary w technologię, która nas zbawi, który dzisiaj mamy, datująca się jeszcze co najmniej do połowy XX wieku, wydaje mi się. Mówię o tej formie takiej najbardziej współczesnej. Jest taka bardzo ciekawa książka, bardzo ją Państwu polecam, Karla Gustawa Junga z lat 50., która się nazywa Nowoczesny mit o rzeczach widywanych na niebie. No i Jung tam analizuje fenomen UFO. Ogromne zainteresowanie UFO, które właśnie w latach 40. i 50. się rozwinęło. I zastanawia się, co stoi za tą fascynacją. Czym jest ten okrągły talerz na niebie, z którym wiążemy tyle emocji i tyle nadziei. Przy czym on powiada, ja się nie zastanawiam, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy tam są kosmici, czy nie. Zasadniczo nie mamy dowodów na to, że są. Możemy to potraktować jako pewną fantazję. No i mówi, ta fantazja bardzo wyraźnie daje się opisać w języku religijnym. To znaczy wygląda tak, jakby utrata czy jakaś naturalna, powiedziałbym, śmierć czy atrofia symboliki religijnej, przynajmniej dla wielu z nas, religia już chrześcijańska, religia w takiej postaci tradycyjnej nie opisuje świata, nie daje nam jakby narzędzi do tego, żeby jakoś swoje doświadczenie wyrazić, no ale ten zespół archetypowych pragnień w nas jest wciąż głęboko obecny, nieusuwalny. No więc tym, co dzisiaj pozwala ulokować w sobie wszystkie te pragnienia, wszystkie te fantazje, wszystkie te nadzieje, które kiedyś nam obsługiwała religia, no dzisiaj jest technologia, no bo ona pozwala przekraczać granice, to znaczy daje wrażenie niezwykłości, jak powiedział Arthur Clarke, magiczności, to znaczy jest czymś niezwykłym, czymś, co właśnie pozwala nam kolejne granice przełamywać, tak, i przekraczać. Tak, też jest narzędziem dla kapitalizmu do powiększania zysków i kontroli. Oczywiście. Ale nie oczywiście. Tylko. Tutaj nie jest tylko. Też jakby kolejne jakby zderzenie z nadzieja z pewnego rodzaju praktyką. I cały czas zastanawiam się, czy faktycznie nie jest możliwy świat, na przykład, który jednak bardziej świadomie korzysta z tych technologii. Nie wiem, czy są do tego potrzebni aktywiści, więcej protestów, zahamowanie wielkich korporacji, które jak Amazon, które tworzą te technologie śledzenia na potrzeby swoich sprzedażowych mechanizmów, a mogłyby przecież być bardziej zorientowane na przykład na wsparcie, pomoc, nie wiem. No. Tak jak z założenia internet miał działać, prawda? Miał nam ułatwić to funkcjonowanie. To takie pytanie w eter chyba tutaj zadaliśmy, czy to jest możliwe, czy możliwe jest lepsze wykorzystanie tych technologii. No, ale ja jeszcze pomyślałem sobie przy okazji tej opowieści o Jungu i o UFO i o tym, że tak naprawdę potrzebujemy obecnie potrzebujemy jakichś bardziej spójnych narracji, na ten fakt też zwracasz uwagę w swojej książce, które pozwalają nam uporządkować no dość chaotyczną rzeczywistość, jaka nam się jawi w obliczu odkryć naukowych, w obliczu
takiego poglądu, jakoby nie jesteśmy w stanie tak naprawdę niczego do końca poznać. Wszystko jest relatywne i nie ma możliwości odnalezienia jakiegoś celu w biegu tej rzeczywistości, której doświadczamy. I jak System nas powalił, no. Tak, ja właśnie myślę, że za chwilę powinniśmy tak zrobić. A jeszcze słychać trochę? Minimalnie, aha. Raz, dwa, mów coś, bo ja... O, raz. To chyba przyszedł ktoś, a teraz chyba lepiej, jest nie? Lepiej, tak. Chyba przyszedł ktoś z obsługi kina i prawdopodobnie tak. Przeszkadzamy w filmie, znaczy w projekcji filmu. Dobrze, to może krócej. Chodzi mi o to, skąd bierze się popularność astrologii we współczesnym, tak mocno zracjonalizowanym przez naukę świecie. Rosnąca popularność astrologii. Tak, astrologii poświęciłem cały rozdział w Ucieczce od bezradności, bo rzeczywiście to jest fenomen ostatnich lat. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to często od pewnego czasu, znaczy od niedawna dopiero podaję jako argument osobom, które się dziwiły, że ta astrologia jest tak popularna i czemu ja tutaj w ogóle o astrologii piszę. Otóż jednym z najpopularniejszych młodzieżowych słów roku jest zodiakara. Zodiakara jest osobą, która właśnie intensywnie studiuje astrologię i posługuje się między innymi takimi aplikacjami, których bardzo wiele się w ostatnim czasie pojawiło, które służą temu, żeby aktualny stan tranzytów na każdy dzień, czyli pozycji planet aktualnych w odniesieniu do planet, które, czy do położenia planet w naszym horoskopie urodzeniowym. Te aplikacje pokazują tranzyty. Tranzyty są czymś na kształt takiej prognozy pogody, to znaczy pokazują, jakie energie, jakie siły kosmiczne w danym momencie odzwierciedlają się w naszym doświadczeniu czy w naszym życiu. Astrologia jest fascynującym tematem, o którym długo by można rozmawiać. Przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle złożonym i subtelnym systemem psychologicznym. To przywoływany już tutaj Carl Gustav Jung mówił o tym, że astrologia jest starszą siostrą psychologii, że jest protopsychologią i rzeczywiście jak wczytamy się w teksty astrologiczne i zobaczymy, jak tradycja astrologiczna zachodnia się kształtowała, to a właściwie nie sposób sobie historii kultury zachodniej bez historii astrologii wyobrazić. Jest taka książka świetna Tadeusza Doktura, przedwcześnie zmarłego polskiego religioznawcy, która się nazywa Spotkania z astrologią i tam jest taka krótka historia tej dziedziny. Dla osób, które nigdy nie miały z tym do czynienia, to bardzo polecam. To można zobaczyć, jak to rzeczywiście był i jest niezwykle subtelny i bogaty język opisu wewnętrznego doświadczenia. Tu nie trzeba wierzyć w astrologię, od razu mówię, że ja w ogóle się nie zajmuję tym, czy ona działa, czy nie działa. Mnie to kompletnie nie interesuje w tej książce. Ja ją postrzegam jako pewien bardzo subtelny, złożony system symboliczno-myślowy, czy mitologiczny w dużym stopniu też, który zyskuje ogromną popularność dzisiaj i zastanawiam się, dlaczego ją zyskuje. I myślę, że dlatego, że dla nas wszystkich, dla osób żyjących w późnym kapitalizmie, przeciążonych tą indywidualistyczną narracją, która całą odpowiedzialność za wszystko, co w naszym życiu się wydarza, ceduje na nas, za nasz sukces albo porażkę, za stan naszego konta, za jakość naszych relacji, za miejsce w hierarchii społecznej, jakie zajmujemy. Wszystko to w tej narracji samorozwojowo, samopomocowo, indywidualistycznej jest tylko i wyłącznie naszą odpowiedzialnością. Sukces jest naszą zasługą, a porażka wyłącznie naszym dziełem. To oczywiście, jak powiedziałem, już jest dla systemu w tym sensie wygodne, że on
staje się niewidzialny. To znaczy my, wierząc w tą narrację, że wszystko od nas zależy, wszystko jest w naszej głowie, wszystko zależy od nastawienia, każdy jest kowalem własnego losu, no po prostu tracimy z oczu uwarunkowania systemowe, polityczne, ekonomiczne, wszelkie inne. Podobną chyba funkcję też pełnią teorie spiskowe. To znaczy tak, nawet nie tyle teorie spiskowe, co cała pseudonauka, która pozwala nam wierzyć w coś, czego nie widać tak naprawdę i dzięki temu uporządkować sobie jakoś ten chaos narracyjny, z którym musimy się na co dzień mierzyć. Jak najbardziej. Natomiast astrologia ma te, powiedziałbym, ten plus czy ten bonus niezwykły, że ona też odpowiada na taką... Teorie spiskowe też w dużym stopniu to robią, ale astrologia robi to inaczej. Ona jest odpowiedzią na obraz świata, który jest w pakiecie z tym indywidualizmem, mam wrażenie. Taki obraz świata, który współczesna nauka nam daje. Świata bez jakiegokolwiek takiego wyższego celu, bez sensu wyższego, będącego tylko kompozycją materii, która jest powodowana prawami fizyki, o których nie wiadomo dlaczego są takie, a nie inne, a w wymiarze ożywionym prawami ślepej ewolucji, która tylko... Tak, ale zrzuca też odpowiedzialność, prawda, z człowieka. Bo... No na pewno, tak jak powiedziałem, właśnie ona powoduje, że przestajesz się czuć tak potwornie przeciążony tą odpowiedzialnością, dlatego że astrologia pokazuje jednostkę jako pewien niepowtarzalną kompozycję pewnych elementów czy jakości tworzących całą rzeczywistość, przenikających cały kosmos, które w danym momencie czasu, w momencie urodzenia tak, a nie inaczej się konstytuują, mają pewien porządek, są już jakoś zdefiniowane, dane, ukonstytuowane w momencie, kiedy pojawiamy się na świecie. Jesteśmy zatem integralną częścią kosmosu, nie takim indywidualną jakimś też, dziełem. Tak, słucham? Jest taka zachowana ta indywidualność, a jednocześnie zrzucenie odpowiedzialności. Wszystko gra. Tak, bardzo urokliwe z tego powodu. Tylko iść do wróżki teraz. Tak. Może zapytajmy, oczywiście. Zapytajmy o pytania. Czy państwo mają jakieś pytania, które chcieliby zadać Tomaszowi? Jest ku temu okazja. Dobrze, ja podejdę z mikrofonem, żeby też internauci mogli skorzystać. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo za książkę. Pozostał mi tylko jeden niedosyt. W ostatnim rozdziale przywołuje pan Fiodora Dostojewskiego, Notatki z podziemia. Cytat, który mnie do tej pory mnie nawiedza i ciągle nie umiem sobie z nim poradzić. I chciałam pana poprosić, żeby pan rozwinął komentarz do tego cytatu. Mowa w nim jest o tym, że nawet kiedy człowiek już zaprzyjaźni się ze swoim życiem, wszystko się w miarę układa, prawie jak w tym kanadyjskim miasteczku z dochodem podstawowym, zabezpieczone są jego podstawowe potrzeby, to on jednak przeciwstawia się, narusza te harmonie. Dokładnie tam był cytat taki, żeby udowodnić, że nie jest tylko klawiszem w fortepianie, na którym prawa natury wygrywają swoją melodię. I ja męczę się z tym cytatem. Chciałam, żeby pan może trochę pomógł, może pan dłużej nad nim pomyślał, niż rozpisał się w tym rozdziale, bo tu już rzeczywiście pan zmierzał do końca. Mianowicie, czy kiedy człowiek udowadnia, że nie jest klawiszem w tym fortepianie, że nie tylko prawa natury, nie tylko poczucie ciepła, brak głodu, wspólnota, bliskość. On się temu czy jest człowiekiem tylko wtedy, kiedy staje się autodestrukcyjny? Czy z tego cytatu można mieć taki wniosek, że kiedy nagle zaczyna niszczyć to, co zbudował dla swojego bezpieczeństwa i dobrostanu? Bo wydaje mi się, że człowiekiem wtedy jesteśmy, kiedy staramy się zrealizować jakąś idealną wizję, ale jak pan przekonuje, wtedy też jesteśmy niszczycielami, bo rodzą się z tego totalitaryzmy. Z tym, szczególnie z tym totalitaryzmem, z idealizmu nie mogę się jakoś pogodzić, ale skoro się tyle nosi w sobie tę książkę i jeszcze szczęście w realu spotkać autora, to postanowiłam się podzielić tą jakąś filozoficzną niewygodą. Może pan mógłby rozwinąć tę myśl. Dziękuję bardzo. No to powiem szczerze, że to jest cytat, który i mnie nawiedza intensywnie, bo ja o nim też już, znaczy jakoś go tam interpretowałem trochę inaczej też w swojej pierwszej książce, w Potyczkach z Freudem,
w rozdziale Algorytm na życie ten cytat się też pojawia. W trochę innej, tutaj jest w bardziej okrojonej wersji, tam jest w pełniejszej. Ale czy pani przeczytała całe notatki z podziemia? A to no bo to trzeba koniecznie powtórzyć tę lekturę, wydaje mi się, bo tam on jest elementem pewnej wykładni antropologicznej. Ja to rozumiem w gruncie rzeczy bardzo prosto, to znaczy Dostojewski tam mówi o pewnej osobliwej przekorze, czy jakiejś skłonności destrukcyjnej, jakimś niepokoju, jakiejś potrzebie no właśnie działania wbrew temu, co wydaje się uporządkowane, oczywiste, regularne, zdefiniowane, która w człowieku jest i która jakoś człowieczeństwo jego zdaniem definiuje. I dla mnie to akurat na tym etapie myślenia na temat tego tekstu Dostojewskiego jest właśnie rodzaj takiego memento, żeby nigdy nie być wobec siebie, żeby przez cały czas być wobec siebie podejrzliwym, żeby nigdy nie traktować siebie jako kogoś, kto jest idealny, dobry, doskonały, właśnie robi to, co potrzeba. To jest taki rodzaj alertu, powiedziałbym, który on zaleca, żeby mieć włączony nieustannie. To jest w ogóle jeden z najstraszniejszych pod pewnym względem tekstów, jakie on napisał. Taka dostojewszczyzna w esencji po prostu. Tam są wszystkie te elementy, które w jego wielkich powieściach się pojawiają, bo to jest dokładnie, to jest nowela, która powstała tuż przed tym, jak on zaczął pisać te swoje wielkie książki, wielkie powieści. I jest taki drugi jeszcze jego niesamowite opowiadanie pod tytułem Wieczny mąż, które też państwu polecam bardzo. Tam z kolei jest cała psychoanaliza w tym Wiecznym mężu, który tam chyba w 1863 roku został napisany. W każdym razie tak bym to czytał, jako pewien rodzaj przestrogi. Jako pewien rodzaj przestrogi po prostu. Kolejne pytanie. Tak, dzień dobry. Bardzo dziękuję również za książkę. Dzień dobry, dziękuję. I chciałam zadać pytanie, które pojawiło się w mojej dyskusji nad książką ze znajomymi, a mianowicie, czy pan uważa, że ta książka w swoim przekazie wpisuje się w filozofię stoicką i dlaczego? Trudne pytanie. Myślę, że pod pewnym względem można by to tak zinterpretować, ale z drugiej strony ja bym się raczej tak nie zdefiniował i jednak bym nie zdefiniował tego przekazu jako w pełni stoickiego. Powiedziałbym, że stoickie tutaj jest właśnie może uwzględnianie tych aspektów doświadczenia, które z pola widzenia znikają i które zazwyczaj bywają chowane czy właśnie wtapiane w taką narrację rozwojowo-samopomocową. Ale ja mam jednak silne poczucie takiej tragiczności życia i też takiej niezgody na wiele rzeczy i raczej takiego szarpania się z tymi doświadczeniami, o których piszę. I ten rodzaj takiego racjonalnego pogodzenia się, no takiego, że dobrze uznaję, że te rzeczy są po prostu składową życia, no to się z nimi godzę, bo i tak z nimi nic nie zrobię. I będę właśnie kimś, kto w sposób taki bardzo spokojny i racjonalny będzie pewne elementy życia przyjmował, no to zupełnie nie jest, powiedziałbym, temperatura emocjonalna tej książki. I w tym sensie nie, więc i tak, i nie trochę. To może, czy są jeszcze jakieś pytania? Jest jeszcze jedno, to ja już podejdę. Dziękuję, że mogę zadać pytanie. To moje pytanie będzie takie dosyć krótkie. Tak sobie myślę, jak rozmawiają państwo i słuchając akurat książki, bo tylko mam czas, że tak powiem, w pracy do pracy jeżdżąc słuchać audiobooka, który też polecam, bo bardzo fajnie się słucha.
I moje pytanie jest takie z tym poczuciem bezradności. Czy nie jest też tak, że jeżeli się spotkamy z tą bezradnością, to to nie jest tak, że się pozbawiamy też nadziei w jakiś sposób? I czy część ludzi może to tak rozumieć, że uciekają od tej bezradności, żeby nie pozbawiać się nadziei? Tak, tak. Myślę, że albo, albo bezradność, albo nadzieja. Ja tam się staram argumentować w ogóle przeciwko nadziei pod koniec. Raczej nadzieję mam za szkodliwą emocję, taką, która, nie wiem czy emocje, no trudno to nazwać właściwie dobrze, czym jest nadzieja. Ona, myślę, bardzo nas oddala od tego, co tu i teraz i od tego, w czym rzeczywiście jesteśmy i właśnie każe nam kierować swoją uwagę w stronę jakiegoś wyobrażonego ideału, jakiejś rzeczywistości, której nie ma, która ma przyjść i to ta, która ma przyjść, jest obiektem, w którym lokujemy swoje emocje, a tą, którą mamy tu i teraz, jednak jakoś dewaluujemy w tym doświadczeniu nadziei. Oczywiście nie chcę powiedzieć tak absolutnie, że jestem takim totalnym przeciwnikiem nadziei, bo czasami no nie sposób się, powiedziałbym, od niej uwolnić. Ona czasami się pojawia po prostu jako coś naturalnego. Natomiast mi bardzo utkwił w pamięci taki fragment z książki Jamesa Hillmana Samobójstwa, przemiana psychiczna, która jest w ogóle jedną z najbardziej niezwykłych książek, jakie w życiu czytałem. Bardzo, bardzo ją polecam. On tam mówi, wychodząc w ogóle z takiego normatywnego myślenia o samobójstwie jako czymś, czego ma nie być, stara się spróbować o tym myśleć właśnie poza tymi kategoriami dobro, zło, powinno być, nie powinno być, patologia, zdrowie i tak dalej. I on tam mówi, że w sytuacji takiej głębokiej desperacji, takiego głębokiego poczucia, że już dalej nie da się żyć tak, jak się żyje, w której często osoba, która jest w takim kryzysie samobójczym się znajduje, no to paradoksalnie wytwarzanie nadziei, czy właśnie takie myślenie w kategoriach nadziei potrafi działać odwrotnie. To znaczy działa jeszcze gorzej, jeszcze powiedziałbym sprzyja takiemu tragicznemu rozwiązaniu. Natomiast szansa na realną zmianę, mówi tam Hillman, pojawia się dopiero wtedy, kiedy już stracimy wszelką nadzieję. To znaczy, jak już nie ma żadnej nadziei, że coś się zmieni, to może się ta zmiana pojawić. Jakoś mi to zostało, powiem szczerze. A jesteś nihilistą? Nie jestem. Nie, nie, ale myślę, że to jest właśnie taka najbardziej głęboka konfrontacja z bezradnością, która jakoś w życiu jest. Ten moment, kiedy rzeczywiście już nie ma żadnej nadziei. Tkliwy nihilist. Tak. Ale to nie znaczy, że zalecam, czy rekomenduję, nie wiem, ponuractwo i pogrążanie się w melancholii. To nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o taką, o pewien krajobraz wewnętrzny, w którym jest przestrzeń na bardzo różne doświadczenia. Także na takie doświadczenie, w którym właśnie konfrontujemy się z czymś, co nieodwracalne, co nieuchronne i wtedy już nie ma przestrzeni na nadzieję. Ona nas już nie oddala jakby od tego, co tu i teraz. I myślę, że takie doświadczenie też jest bardzo, bardzo częste po prostu, że ono jest jakby częścią życia ludzkiego po prostu. Mam jeszcze takie doświadczenie przemocy, z którym się mierzymy. Bezradność wobec przemocy. Wobec przemocy własnej. Tak brzmi tytuł jednego z twoich rozdziałów. I teraz jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, że przemoc jest wszędzie, a my po prostu nie jesteśmy na nią, jak tutaj zaznaczyłeś, immunizowani, czyli nie jesteśmy na nią uodpornieni, nie ma szczepionki na przemoc. Ta przemoc po prostu gdzieś nas dotyka. Jeśli nie robimy jakichś spektakularnych, a jeśli nie dokonujemy jakichś spektakularnych aktów przemocy, to przynajmniej podlegamy czemuś takiemu jak mikroagresja. Czym jest ta mikroagresja? No,
To jest cały duży temat, oczywiście. Przepraszam bardzo. W tym rozdziale próbuję jakoś się zmierzyć z taką, powiedziałbym, osobliwą okolicznością, że nikt w zasadzie poza nielicznymi przypadkami, ale to zazwyczaj też jest dosyć specyficzne, nikt, kto czyni przemoc, zazwyczaj nie uważa, że robi coś złego, tylko uważa, że robi coś dobrego. Myśli o sobie jak najlepiej, sądzi, że jest w pozycji kogoś, kto działa w sposób zdecydowanie uzasadniony, ma wszelkie argumenty, żeby robić tak, jak robi. Co więcej, bardzo często przemoc przychodzi w kostiumie szczytnych ideałów, bardzo wzniosłej retoryki moralnej. Znamy to dobrze z historii. Ja się przyglądam bardzo specyficznemu zjawisku w tej książce, które, choć to słowo się nie pojawia akurat w tym rozdziale, ale nosi zbiorczo dzisiaj nazwę wokeness w języku angielskim. To jest szereg koncepcji, teorii, sposobów zachowania się, reagowania i tak dalej, charakterystyczny w ogromnym stopniu dla pewnej części współczesnej lewicy, w szczególności dla studentów z kampusów bardzo prominentnych europejskich i amerykańskich uczelni. Ja się przyglądam kilku takim sprawom głośnym właśnie związanym z przypadkami studenckich zamieszek, w których studenci uznawali, że ich wykładowcy stosują wobec nich przemoc, są rasistami albo mizoginami, albo w ogóle osobnikami przemocowymi, którzy jako reprezentanci właśnie różnych form represyjnej kultury białego człowieka, białego mężczyzny, no powinni zostać zdelegalizowani, skancelowani i tak dalej. Jak dochodzili do tego wniosku, że zaszła wobec nich przemoc? No ja się tam przyglądam najbardziej przypadkowi niezwykle ciekawemu małżeństwa Christakisów, Erika i Nikolas Christakis. Nikolas Christakis jest świetnym ewolucjonistą, socjologiem ewolucjonistycznym i lekarzem. Wieloletnim wykładowcą Yale. Jego żona przed kilkoma laty była szefową jednego z koledży do spraw studenckich, szefową właśnie w Yale. No i z okazji Halloween była na uczelni organizowana wielka impreza i studenci wystosowali, czy tam część studentów wystosowała pismo do Eriki Christakis z prośbą o to, żeby ona jako właśnie szefowa do spraw studenckich zdefiniowała dokładnie stroje, które można mieć podczas zabawy na Halloween i te, których nie można mieć. No chodziło o to, żeby wyeliminować te stroje, które mogą być uznane za tak zwane cultural appropriation. Na przykład strój cygański. Na przykład, albo indiański w tamtej rzeczywistości kulturowej. Albo, czyli takie przywłaszczenie kulturowe. Chodzi o wykorzystanie pewnych elementów z innej kultury przez kogoś, kto do tej kultury nie należy, co jest takim skądinąd zupełnym zaprzeczeniem pluralizmu czy uniwersalizmu kulturowego, takiego zresztą charakterystycznego dla postmodernizmu, między innymi także założenia, że możemy właśnie brać z tego tygla różne elementy i nimi obracać. Tutaj powracamy do takiego esencjalistycznego myślenia o kulturze, rasie, narodzie, tożsamości i tak dalej. I o takie stroje, które mogą zostać, nie wiem, uznane za jakoś naruszające dobrostan psychiczny osób należących do różnych grup mniejszościowych. I Erika Christakis odpisała na ten list. Ten list zresztą jej można przeczytać w internecie w całości, to co ona odpowiedziała na to.
I w ogóle Christakisowie mieli długą historię walki o wolność słowa na uczelni. To znaczy byli osobami, które wielokrotnie wstawiały się za studentami, którzy na przykład, nie wiem, napisali jakiś krytyczny tekst i potem mieli z tego powodu kłopoty. To byli ludzie, dla których, wielokrotnie to podkreślali, pluralizm debaty, wolność słowa, różnorodność poglądów są istotną wartością. No więc Erika Christakis odpisała, że słuchajcie, coś takiego mniej więcej parafrazuję teraz, ale jesteście dorośli. To nie jest moje zadanie jako osoby sprawującej na uczelni jakieś urzędnicze zajęcie definiować, mówić dorosłym ludziom, w co się mają ubierać. To jest świetna okazja, żebyście nauczyli się rozmawiać ze sobą i negocjować pewne sprawy we własnym gronie, więc wy się sami umówcie, ja nie będę za was decydowała. To spowodowało zamieszki i to kilkudniowe, poważne zamieszki. Oskarżono ją o rasizm, wspieranie przemocy, domagano się jej natychmiastowego zwolnienia. Poparł ją na Twitterze Nicholas Christakis, jej mąż, który powiedział, że się zgadza z nią całkowicie, profesor wówczas też na Yale, który stał się następnie obiektem bardzo intensywnego ataku i najpierw twitterowego, wirtualnego, później ataku, no w zasadzie bezpośredniego. Jest nagranie na YouTubie, jak państwo wpiszą, Nicholas Christakis, Yale, to jest takie nagranie, które ja opisuję dosyć szczegółowo w tej książce. Kiedy on stoi otoczony grupą coraz bardziej agresywnych studentów, którzy różne formy oddziaływania mniej lub bardziej takiego bezpośredniego stosują, łącznie z czymś, co nazywa się cry bullying. Nie wiem, czy państwo znają sformułowanie cry bullying. Nie, nie. No to jest taki demonstracyjny płacz, który w pewnym momencie tam rzeczywiście też się pojawia jako właściwie środek inwazji swoistej na Christakisa i taki rodzaj szantażu moralnego, który ma sugerować, że on zrobił coś strasznego, bo ktoś tam się popłakał z tego powodu. I teraz no rzeczywiście tam jest taka bardzo długo trwająca wymiana pomiędzy nim a tymi studentami coraz bardziej rozwścieczonymi. On im mówi, słuchajcie, rozmawiajmy, możecie mieć swoje zdanie, ja mam inne zdanie. Oni do niego krzyczą, że jesteś przemocowcem, jesteś po prostu rasistą. On mówi, nie, z tym się nie zgadzam, mam po prostu inny pogląd. To, że ktoś ma inne zdanie od was, to nie znaczy, że od razu jest kimś złym i należy go wobec tego zwolnić i wyeliminować z przestrzeni publicznej. Mówi, wydawałoby się, rzeczy oczywiste, natomiast te osoby przedstawiają siebie jako ofiary jego właśnie. Stosują wobec niego absolutnie przemocowy język, wyzywają go, padają wobec niego naprawdę bardzo mocne słowa tam. Przy czym to te osoby definiują się jako ofiary, a jego definiują jako sprawcę, kiedy w moim przekonaniu i myślę, że w przekonaniu każdego, kto to wideo obejrzy, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeśli ktoś tam padł ofiarą przemocy, to Christakisowie padli ofiarą przemocy. Zostali zresztą skłonieni do tego, żeby się zwolnić z Yale. Później na to Yale wrócili. Takich przypadków było bardzo dużo. Ale właśnie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale to jest sytuacja, w której tak naprawdę o tym, czy zaistniała ta przemoc, zadecydowały emocje tych osób, które domniemanie tą przemocą zostały dotknięte. Nawet nie tyle emocje, co ich osobiste przekonanie, że padli ofiarą przemocy. To znaczy tutaj jest takie założenie, że jeżeli ja uważam, że twoje zachowanie jest przemocowe, to znaczy, że ono jest przemocowe. To znaczy właśnie, nie ma żadnej możliwości, żebyś ty wykazał mi, że nie dokonałeś przemocy. Bo tak jest skonstruowana ta narracja. Ona powoduje, bardzo, że... Bardzo niepokojąco brzmi. No, bo to jest w istocie struktura teorii spiskowej. To znaczy tutaj mamy sytuację, w której nie sposób... nie ma sposobu, żebyśmy ustalili, czy rzeczywiście zostały przekroczone jakieś granice, ponieważ jedynym kryterium, że one zostały przekroczone, jest to, że ktoś twierdzi, że zostały. I... Oczywiście to ma pewne, to jest część jakby całego ogromnego zjawiska różnych narracji emancypacyjnych, które też mają jakby pewną prawdę emocjonalną i pewien sens związany z tym, że często głos różnych grup mniejszościowych był głosem niesłyszanym i był głosem marginalizowanym, więc one wytworzyły pewnego rodzaju metodę, nazwijmy to, na to, żeby
żeby ten głos uczynić słyszalnym zawsze i wszędzie, żeby już nie można było go zignorować w jakimś sensie. Natomiast mam wrażenie, że w tej formie, ekstremalnej formie, o jakiej mówimy tutaj, formie, która też zakłada pewną wizję relacji społecznych jako nieustannej gry zwalczających się wzajemnie tożsamościowych stronnictw, to znaczy myśli się tutaj o kulturze jako o terenie permanentnej wojny pomiędzy grupami tożsamościowymi, między kobietami a mężczyznami, między ludźmi różnymi o różnych kolorach skóry, między bogatymi a biednymi, między heteroseksualistami a homoseksualistami, a innymi przedstawicielami różnych orientacji seksualnych. Jakby ten paradygmat takiej nieustannej wojny wszystkich ze wszystkimi jest tutaj elementem czy składową tego krajobrazu, jaki się opisuje. I rodzaj takiej koncentracji jakby na nieustannym tropieniu najdrobniejszych nawet przejawów jakiejś opresji czy agresji ze strony tych, którzy są inni, którzy w sensie substancjalnym, esencjalnym się ode mnie różnią, bo mają inny kolor skóry, bo mają inną płeć, bo mają inną orientację seksualną i tak dalej, no wytwarza pole niebywale konfliktogenne, a przy tym brak w tym polu właśnie narzędzi, żeby cokolwiek obiektywnie ustalić. To znaczy tu nie ma możliwości weryfikacji, nie ma możliwości żadnego negocjowania. O tym już kilka książek ciekawych powstało. Już mówimy o kulturze ofiarniczej, tak? To jest pewien element tego zjawiska, oczywiście. Natomiast no, wydaje mi się, że istotniejsze jest tutaj to, że po pierwsze ten rodzaj takiego niezwykłego wyczulenia jest tutaj bardzo charakterystyczny. To, że ja w zasadzie cały czas pozostaję, będąc wewnątrz tej narracji, pozostaję w stanie permanentnej gotowości i ostrożności, takiego ciągłego wyczulenia na to, czy przypadkiem ktoś wobec mnie nie zachowuje się w jakiś opresyjny czy inwazyjny sposób. Myślę, że to niszczy relacje między ludźmi po prostu. Myślę, że to jest nieprawdziwy opis rzeczywistości społecznej. Te elementy oczywiście istnieją i świat jest przestrzenią brutalną pod wieloma względami. Natomiast obok tych elementów jednak istnieje pewna potrzeba bliskości, wspólnoty, tego, że my wszyscy jesteśmy także często ofiarami różnych okoliczności, które są od nas niezależne. I myślę, że to jest bardzo niebezpieczny trend po prostu, który gdziekolwiek się nie pojawi, tam natychmiast prowadzi do nieustannego dzielenia się i kłócenia się. To bardzo dobrze widać w środowiskach pewnych, jakaś mucha się tu pojawiła. Tak, przyczepiła się. W środowiskach, czy pewnych środowiskach lewicowych, że one się nieustannie dzielą i kłócą ze sobą. Gdybym był prawicowcem, mówiłem o tym kiedyś w takim wywiadzie dla Gazety Wyborczej, dla Wysokich Obcasów, gdybym był radykalnym prawicowcem i chciał zniszczyć lewicę, dałbym im teorię krytyczną po prostu. Dałbym im tę narrację, ponieważ to jest doskonała narracja, żeby wszyscy ze wszystkimi natychmiast weszli w radykalny konflikt, podzielili się, pokłócili się, nieustannie zaczęli sobie wypominać różne rzeczy. To się dzieje. To się dzieje i na Zachodzie, i to się też dzieje w Polsce. W Polsce to jest oczywiście wciąż zjawisko niszowe, ale to, co jest dla mnie najbardziej niepokojące w tych składowych, które różnie się nazywa właśnie wokeness, cancel culture, różne są elementy, to jest struktura teorii spiskowych. To znaczy to jest myślenie, które ma wymontowane pewne bezpieczniki związane z tak zwanym reality check. Tam nie ma możliwości, żeby zweryfikować cokolwiek, tam jest taka narracja samo się reprodukująca, samo się legitymizująca. Jeśli ktoś raz kogoś innego jakoś negatywnie zdefiniuje, to potem już nie ma w zasadzie możliwości, żeby się z tego wyplątać. I to bardzo jakby intensyfikuje też przemoc internetową, przemoc w mediach społecznościowych. Natomiast to, co dla mnie też było istotne w tym rozdziale, żeby na to zwrócić uwagę, to jest właśnie to, że ci, którzy to robią, którzy są wewnątrz tych narracji, mają głębokie przekonanie, że robią coś szlachetnego. To znaczy, że oni są awangardą postępu moralnego dzisiaj i że właśnie wszystko, co robią, robią w imię wyższych celów i nie mam podstaw, żeby wątpić w szczerość tych intencji. Tylko, że niestety pewien rodzaj takiego moralnego wzmożenia i takiego przekonania, że się jest awangardą moralną, znowu musi prowadzić do przemocy, moim zdaniem.
nie, tak patrzę na zegarek, bo troszeczkę minęło już czasu. Nie wiem, czy jeszcze jedno pytanie, czy... Może coś o tej... Jeśli ktoś może z Państwa ma jeszcze coś do powiedzenia, to chętnie. Zapraszamy. Tak, to będziemy kończyć. Serdecznie. Chyba, że są jeszcze internetowe jakieś właśnie głosy. Nie mamy pytań od internetu, przynajmniej nie widzę. No, jeśli Państwo nie zadadzą pytania, to my zaczniemy mówić o psychoanalizie. Tak? O, dobrze. Ja bym się chciała podzielić taką myślą, że w dobie teraz inwazji wirusa wielu przyjaciół, może niewielu, ale jakaś ważnych przyjaciół zaczęło wierzyć w teorie właśnie spiskowe i ludzie racjonalni i wykształceni, inteligentni, i ten dysonans poznawczy tak wielki już był, że te wszystkie rady, żeby starać się ich zrozumieć, nie drwić, i ja rozumiem te wszystkie wytłumaczenia. A o chaosie pan pisze, jakoś sobie chcemy ten chaos wytłumaczyć. Te teorie spiskowe są proste, wszyscy je rozumieją, daje to jakiś spokój, ale mnie to jednak nie satysfakcjonowało. Ja nie umiałam przeskoczyć tej wielkiej, tego rowu. Ten dysonans poznawczy był tak potężny. Jedyne, co mi przychodziło do głowy, to, że opętało jakieś szaleństwo, i przeczytałam wspaniały fragment właśnie w pana książce, gdzie opisuje pan to, że powstaje szczelina w tym racjonalnym myśleniu, w tej racjonalności, i przez tą małą szczelinę wdziera się ta fala właśnie tej nieracjonalności i pochłania ich ta czarna dziura. I to wytłumaczenie dało mi właśnie taki spokój, pozbawiło mnie nadziei, dało właśnie, jestem w takiej beznadziei po przeczytaniu tego fragmentu, że to, oni są już w tej czarnej dziurze. I dało mi to jakiś spokój, że tej nadziei nie ma. Jednak jest to też bardzo, bardzo przykre, że te nasze planety się tak oddalają i ta płaszczyzna jest już właściwie porozumienia niemożliwa. Ale dziękuję za ten fragment. Jest on taki właściwie na pół strony, ale jest wspaniały. Wytłumaczyło mi to wiele. Dziękuję bardzo. Ja napisałem też taki list otwarty do przeciwników szczepień i przeciwników nauki. On się ukazał jakieś mniej więcej 3-4 tygodnie temu w Gazecie Wyborczej, w magazynie sobotnim. Można to łatwo odnaleźć. Rzeczywiście wydaje mi się, że czymś, co my często ignorujemy w myśleniu spiskowym, to jest jego zdolność do takiego bardzo intensywnego kolonizowania umysłu. To rzeczywiście się rozprzestrzenia trochę jak wirus w głowie. I rzeczywiście jest tak, że jak nam pewien element wyskoczy z jakiegoś obrazu świata i tam pojawi się jakaś taka fundamentalna niepewność i nie będzie w nas pewnej potrzeby i woli do tego, żeby tę niepewność przekroczyć, żeby umieć się wobec niej zdystansować, tylko ona nas uwiedzie, a jest niezwykle uwodząca, no to możemy rzeczywiście nawet nie wiadomo kiedy znaleźć się już w uniwersum zaludnianym przez zmiennokształtne jaszczury, które jak wiadomo rządzą światem. Tu jest oczywiście, powiedziałbym, także istotna okoliczność inna, że my do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy irracjonalni, wszyscy jesteśmy wyznawcami takich czy innych teorii spiskowych. Jest taki brytyjski neuronaukowiec Bruce Hood, który napisał taką książkę Super Sense, czyli nadzmysł, tak by to można było przetłumaczyć. To jest taka książka właśnie, w której on pokazuje, jak głęboko z architektury naszych mózgów wynika nasza skłonność do różnych przekonań religijnych, do różnych teorii spiskowych. Hood jest tak, powiedziałbym, bezlitosnym analitykiem tego typu tendencji, że nawet u Richarda Dawkinsa wytropił myślenie magiczne. Jest taki fragment filmu, w którym Dawkins zwiedza Muzeum Karola Darwina. No i tam ogląda różne eksponaty i są eksponaty, które są podpisane przez asystentów
samego Darwina, jest jeden, który jest właśnie podpisany przez samego Darwina. No i jak on bierze do rąk te różne przedmioty i pokazuje, to kiedy pokazuje przedmioty należące do asystentów Darwina, to je tak pokazuje po prostu, a kiedy ma to ten przedmiot należący do samego Darwina, no to go podnosi bardzo, bardzo delikatnie, stara się tak, żeby przypadkiem nie upuścić i tak dalej. No i Hood mówi, no tak jakby właśnie uważał, że tam jakaś duchowa esencja tego Darwina jest. Czy nie ma absolutnie żadnego racjonalnego powodu, żeby ten przedmiot do niego należący akurat z taką czcią traktować, a te inne przedmioty nie. Więc tu ewidentnie coś w samym Dawkinsie nawet się odezwało. No więc jak to Dawkins ma, to co dopiero my. I oczywiście o tym też warto pamiętać, że my wszyscy mamy różne swoje dziwne przekonania. Natomiast myślę tak też od innej strony jeszcze o tym myśląc, że tutaj dużo jest też, bo oczywiście wśród osób propagujących przekonania antyszczepionkowe jest dużo no, ludzi cynicznych, którzy różne swoje interesy w ten sposób załatwiają, łącznie z pewnym interesem polegającym na akumulowaniu uwagi na przykład w mediach społecznościowych. Ale też jest część ludzi, którzy z różnych powodów po prostu nie ufają tak zwanej oficjalnej narracji. I myślę, że to jest, że temu się trudno też dziwić, że ludzie temu nie ufają dzisiaj. To znaczy, że pod wieloma względami ten świat też wielu osobom nie dał szansy, żeby sobie pozwolić zaufać po prostu. Że często ludzie mają takie doświadczenia, które ich bardzo mocno impregnują na to, co przychodzi z zewnątrz, od strony instytucji oficjalnych i tak dalej. I to jest pewien problem, który po prostu jest głębszy, aniżeli już kwestia ich indywidualnych przekonań, ich indywidualnych sposobów myślenia, że to jest po prostu pewien problem systemowy, który mamy. Ale też rzeczywiście myślę, że częściowo to jest nie do odzyskania. To znaczy, że ta uwodzicielska siła myślenia spiskowego jest tak głęboka, że potem do tego umysłu już się nie sposób dostać, bo on jest tak zabudowany, że już pracuje zupełnie inaczej w oparciu o inne przekonania po prostu. Takie zamknięte koło. Będziemy kończyć. Tak. Może nawet chyba już, bo... Chyba tak, no już prawie dwie godzinki tak. Jesteśmy. No. Dziękujemy ci, Tomku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Polecamy książkę wydawnictwa Znak, Ucieczka od bezradności. I dziękujemy państwu za przyjście. Miłego wieczoru życzymy. Dziękujemy i machamy łapkami też internautom, internautkom. No i co, nie polecamy też, słuchajcie, Tomka też na łączach radiowych i podcastowych, internetowych. Skądinąd, tam jest 73 odcinki. Jak ktoś nie słuchał, to może dzisiaj zacząć i na rok mu wystarczy. No to też jest ciekawe, że bardzo dużo tego kontentu tam dajesz i takiej bardzo dobrej jakości i to może mam wspaniałą grupę osób, którzy wspierają ten podcast na Patronite bardzo i na mojej stronie internetowej przez opcję subskrypcji i dzięki temu mogę rzeczywiście po prostu robić to w takim trybie raz na tydzień, więc też pozdrawiam wszystkich patronów, patronki, subskrybentów, subskrybentki. Oczywiście zachęcam do skorzystania z tej opcji. Są pewne benefity dla osób, które subskrybują. Jest grupa na Facebooku, jest też newsletter taki rozsyłany po każdym odcinku z rekomendacjami lekturowymi, także dziękuję. Zapraszamy. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.